Pamiętacie moją recenzję Asus Zenfone 10? Jej tematem przewodnim było, że małe jest piękne. Cóż, niewątpliwie jest i podtrzymuję swoje słowa, ale tym razem ważniejsze okazało się co innego. Mianowicie, że duży może więcej. Witajcie, tu Kostek Młynarczyk, a wy oglądacie dobry, zły i brzydki sprzęt elektroniczny, którego głównym bohaterem jest dziś Asus Zenfone 11 Ultra. Smartfon, którym Asus wraca na podwórko prawdziwych flagowców z nowymi zabawkami. Czy nowy, większy Zenfone okaże się dobry, zły czy brzydki? Pierwsza dobra rzecz, która wynika z większego rozmiaru nowego Zenfona, to ekran. A dokładniej fakt, że jest wielki. No dobrze, 6,78 cala to może nie jest wartość rekordowa. OnePlus 12, którego testowałem ostatnio, jest jeszcze trochę większy, ale w przypadku Asusa cała powierzchnia ekranu jest użyteczna, bo nie ma zagiętych brzegów. Ma za to super wąskie, doskonale symetryczne ramki, przez co dokładnie wypełnia całą obudowę, a pokrywające go pancerne szkło Victus 2 jest na krawędziach delikatnie zaokrąglone, czyniąc korzystanie z gestów gładkim i przyjemnym. Fantastycznie. Kocham to. Jak już mowa o ekranie, to trzeba powiedzieć też, że wykorzystuje matrycę OLED LTPO z dynamicznym odświeżaniem do 120 Hz, które może być podnoszone do 144 Hz, ale tylko w grach. Jest też wysoka jasność, sięgająca 2500 nitów w szczycie, więc jakbyś chciał, to da się używać także na plaży. Druga cecha bardzo dobra, którą Zenfone 11 Ultra zyskał dzięki większym wymiarom, to jego możliwości fotograficzne. W tej nowej obudowie zmieścił się wreszcie trzeci aparat fotograficzny, nieobecny w Zenfonach 9 i 10 moduł z trzykrotnym optycznym zoomem. Alleluja! Ma matrycę 30 megapikseli i stabilizację, pozwalając osiągnąć przy dobrym świetle naprawdę niezłe ujęcia nawet do powiększenia razy 10. Supermocą poprzednich Zenfonów był aparat główny stabilizowany za pomocą gimbala, który znajdziemy też i w 11 Ultra. Asus chwali się, że tym razem jeszcze poprawił jego możliwości, dodając stabilizację programową i nazywając to wszystko Super Hyper Steady. Brzmi zabawnie, ale działa. Nakręcone Zenfonem 11 Ultra wideo jest rzeczywiście bardzo przyjemnie gładkie i stabilne, nawet przy poleganiu wyłącznie na sprzęcie, co pozwala kręcić stabilnie także w 4K. Mniej widoczny, ale dla bardzo wielu osób zdecydowanie nie mniej ważny dobry skutek wolnego miejsca w obudowie, to bardzo wydajny system chłodzenia. I są na to dowody. Nikt chyba nie ma wątpliwości, że jak się wsadzi w smartfon najszybszego Snapdragona 8 generacji trzeciej, doda 12 GB pamięci RAM LPDDR5X, a pamięć masowa będzie w standardzie UFS 4, to cóż, uzyska się kieszonkową rakietę. Tak właśnie jest z Zenfonem 11 Ultra, który w benchmarkach plasuje się w najściślejszej czołówce. I to dobrze. Ale jeszcze lepiej, że podczas testów wysiłkowych jest w stanie długo utrzymać stabilną i wysoką wydajność. W sumie to nie powinno dziwić. Zenfone 11 Ultra jest bliźniakiem Asusa ROG Phone 8 Pro, więc bycie mobilną konsolą ma w swoim DNA. Kolejny plus to duża bateria, 5500 mAh, która przekłada się na możliwość używania Zenfona 11 Ultra nawet przez 2 dni. Ładowanie 65 W to żadna rewelacja, ale solidny, flagowy standard. Ma to zresztą dodatkowy sens. W pudełku nie ma ładowarki, a dodawanie jej da się obronić tylko jeśli oferuje prawdziwe cuda w rodzaju 120 W. Asus Zenfone 11 Ultra jest jednym z najlepiej dopieszczonych pod względem detali ergonomicznych smartfonów, jakie przeszły przez moje ręce. Żadnych nieprzyjemnie ostrych krawędzi, świetnie spasowane elementy z perfekcyjnymi zaokrągleniami, dobrze dopasowane i umieszczone przyciski,
sama radość. W dodatku obudowa nie zbiera odcisków palców, no i ma poziom pyło- i wodoodporności IP68. Dobra, AI, sztuczna inteligencja, to nowy buzzword, który musi się znaleźć w prospekcie każdego producenta przy każdym nowym produkcie. No, musi i tyle. No i znalazł się też w Asusie Zenfone 11 Ultra, oczywiście. Asus wpakował do swojego nowego flagowca, oprócz wspomagania innych funkcji, bardzo ciekawe samodzielne dodatki AI. Tłumaczenie na żywo, spisywanie treści rozmowy z zapisu audio, które działa naprawdę świetnie, oraz generowanie unikalnych tapet na podstawie czegoś na kształt bardzo prostego promptu. W dodatku większa część tych funkcji działa offline z wykorzystaniem AI działającej na telefonie oraz jest i według obecnych wiadomości ma pozostać darmowa. No, to jest naprawdę coś. Wreszcie jeden interesujący drobiazg. Widzieliście, co ten smartfon ma o tu, na dole? Tak, to złącze jack 3,5 mm. We flagowcu! Wow! Jakie złe cechy ma Asus Zenfone 11 Ultra? Jak dla mnie od poziomu innych flagowców odstaje na przykład zastosowanie ładowania bezprzewodowego o mocy do 15 W, a nie 50, tak jak u coraz liczniejszych konkurentów. Ekran, choć duży i jasny, ma niższą rozdzielczość i przez to, przy swojej wielkości szczególnie, mniejszą gęstość pikseli. Mamy tu około 330 ppi, podczas gdy taki na przykład OnePlus 12 ma większy ekran i gęstość powyżej 500 ppi. Na szczęście w codziennym użytkowaniu zupełnie tego nie czuć. Na swoje własne miejsce w tej sekcji zasługują natomiast wspomniane funkcje AI. Tłumaczenie rozmów nie jest jeszcze dostępne, albo zostało tak dobrze schowane, że w ogóle nie jestem w stanie go znaleźć. A jak już będzie, to cóż, sam producent ostrzega, że należy mówić powoli, wyraźnie i prostymi zdaniami. No i oczywiście, podobnie jak z funkcją transkrypcji nagrania, nie ma obsługi języka polskiego. Osobiście czuję się też zawiedziony faktem, że w odróżnieniu od Zenfona 9 i 10, które były zaprojektowane z wielkim smakiem i pełne drobnych designerskich detali, 11 jest poprawna. To nie jest brzydki smartfon, ale w porównaniu do poprzedników jest po prostu zwyczajny i nieco nijaki. Szkoda. W ankiecie pod zapowiedzią tego testu pytałem Was, czy to dobrze, że Asus zdecydował się na powiększenie swojego flagowca? Ogromna większość z odpowiadających, aż 75%, uważa, że tak, chociaż 42% odpowiedzi dodaje zastrzeżenie, że oprócz tego przydałaby się też wersja mini. No więc mam podobne zdanie. Asus Zenfone 11 Ultra to wreszcie flagowiec pełną gębą, oferujący wszystko, co flagowiec mieć powinien. Jest trochę lepszy od większości konkurentów, jeśli chodzi o wydajność, trochę gorszy w możliwościach fotograficznych, ale świetny w wideo, a do tego ma ciekawe funkcje AI. Czy pojawi się też mniejszy wariant? Może, ale nie wstrzymywałbym oddechu w oczekiwaniu.